Hejo, witamy w niedzielę. Jesteśmy już po sportach, byliśmy na ściance, natomiast czekają mnie jeszcze dzisiaj obowiązki, a między innymi te dwa zadania, które zostały mi jeszcze do zrobienia na balkonie. Nie, spokojnie, tym razem nie będzie o roślinach. Tak dużo. Z zajawek roślinnych mogę Wam powiedzieć, że czekamy na pierwszą truskawkę, która już powolutku się rumieni. I dzisiaj też zjedliśmy nasze pierwsze poziomki. A tak naprawdę jeśli chodzi o ich rozmiar, to były takie poziomy. Do zrobienia balkonowego zostało tak naprawdę jeszcze zawieszenie moskitiery. Mimo, że jedno z naszych domowników bardzo lubi muchy i polowanie na muchy stało się nowym hobby, no to niestety dla człowieków jest to bardziej upierdliwe niż dla kotów. Dlatego postawiliśmy na moskitierę. I w naszym przypadku musi to być moskitiera otwierana, tak żeby koty mogły swobodnie wchodzić i wychodzić na balkon. Najfajniejszą opcją mimo wszystko jest taka wbudowana ramka we framugę drzwi z magnetycznymi drzwiczkami, natomiast do otwarcia ich potrzeba znacznie więcej siły, dlatego w tym roku znowu zawiesimy moskitierę na magnetyczne zapięcia. Trochę było zabawy poprzednim razem nauczyć koty wchodzić i wychodzić swobodnie, jednak okazało się, że ta drobna siateczka stanowi dla nich absolutną barierę nie do przejścia i musieliśmy troszeczkę je nauczyć obsługi tej firanki. Tego typu moskitierę bardzo łatwo dostosować do wymiaru Waszych drzwi. Wystarczy odciąć nadmiar, jeśli Wasza framuga jest węższa. Z czasem może będziemy musieli pomyśleć o jakimś fajniejszym rozwiązaniu, bo jednakowoż jest ona rozwiązaniem jednorocznym, a co za tym idzie średniotrwałym. W przypadku tańszych wersji tych moskitier niestety też te magnetyczne zaczepy, które trzymają obie poły moskitiery na miejscu, potrafią się wyłamywać. Tym razem dałam za nią odrobinę więcej kasiory, jakieś 60 zł, więc mam nadzieję, że to wytrzyma trochę dłużej. Drugą rzeczą, którą chciałabym jeszcze zrobić na balkonie, jest powieszenie lampek. Są to lampki solarne, bo niestety na naszym balkonie kontakt jest, ale nie działa. I one po włączeniu ich w momencie wieczora, kiedy już jest dostatecznie mało światła, czyli mało lumenów, one zaczynają się wtedy świecić. Na szczęście mają też spokojne programy, a nie takie szalone. I mamy kuleczki i sopelki. Natomiast z zawieszeniem samych lampek myślę, że się wstrzymam. Wczoraj była przeogromna burza u nas i przylało dosyć mocno deszczem, był dosyć silny wiatr i mimo, że teoretycznie na resztę sezonu chciałabym je zostawić i nie chciałabym ich demontować przy każdej zmianie pogody, no to przed kolejną burzą jakoś tak się na razie wstrzymuję. Także same lampki zawieszę w późniejszym terminie, natomiast zabierzmy się za robotę i zamontujmy tę moskitierę.
Hejo! Jejku, jakie ja mam zakwasy po wczorajszej ściance. Boli wszystko, ale nadal się jaram tą wspinaczką. Głównie dlatego, że na początku widać ogromny progres. Coś, co jednego razu jest dla mnie nie do zrobienia, następnego już idzie o mały kroczek do przodu. Albo nawet jest do zrobienia w całości. To bardzo motywujące, bo niekiedy okazuje się, że jestem silniejsza niż myślałam. No bo nie ukrywajmy, mam dość duże tyły. Jeśli chodzi o sporty, to robię dużo różnych rzeczy, ale głównie rekreacyjnie. Z ciężarami nie mam nic do czynienia, a już dźwignięcie własnego ciężaru nie należy do rzeczy łatwych. Także cieszę się z każdego małego kroczku, który udaje mi się na tej ściance postawić. A robię też już takie trasy bardziej zaawansowane, a przynajmniej dla mnie one należą do tych trudniejszych. Nadal jest to bardziej pasja Pawła, który ogląda bardzo dużo różnych tutoriali na YouTubie, porad czy zawodów ze wspinania. Tak, takie istnieją, też nie wiedziałam. Natomiast podoba mi się to na tyle, że jeszcze przez jakiś czas to ze mną zostanie, skutkiem czego i Wy pewnie będziecie widzieli trochę materiału. Jakie są moje subiektywne minusy chodzenia na ściankę? No niestety z czasem rączki dostają mocno po dupie. I trzeba też o nie specjalnie dbać. Kremik niestety już nie wystarcza i potrafią tworzyć się takie twardsze odciski, które z czasem albo trzeba pumeksować, albo zmiękczać i ostrożnie wycinać. Trzeba zadbać o każdą naderwaną skórkę i wszystko ścinać do zera. Póki co moje rączki wyglądają tak. Drugim minusem jest konieczność utrzymania bardzo króciutkich paznokci. Na przykład te są już za długie. No niestety. Niektóre chwyty są tak płytkie, że absolutnie nie ma opcji, żeby zmieścił się tam palec jeszcze z paznokciem. A czasami może to być wręcz niebezpieczne, bo nieumiejętny chwyt albo nietrafienie w uchwyt z impetem może spowodować, że coś Wam się tu z mięskiem wyrwie. Jest mi strasznie przykro, bo moja dłoń podoba mi się jednak z nieco bardziej długą płytką, no i mam tyle różnych kolorowych lakierów. No ale trudno, coś za coś. Niewielkim problemem jest też to, że na ściance jest wszechobecna magnezja. To ten biały proszek, który radzi sobie z wilgocią na dłoniach i pozwala Wam na bardziej bezpieczne złapanie uchwytu. Już patrzeć, że cała kamera po wypadzie na ściankę wygląda tak, jakby ją ktoś wytarzał w mące, ale magnezja też ekstremalnie wysusza skórę i to nie tylko dłoni, ale też skórę skalpu. Dlatego po każdym wypadzie mimo wszystko warto jest umyć głowę. Ostatnia rzecz, o której chciałam wspomnieć, jest takim zarówno plusem, jak i minusem. Otóż ja mam o sobie takie przekonanie, że należę do osób nieco większych, a przynajmniej większych niż bym chciała być. Mam dosyć masywne nogi i ramiona, mam też takie pelikany, którymi mogłabym z powodzeniem się wachlować. No i najzwyczajniej w świecie trochę się wstydzę te rzeczy pokazywać. Jest to szczególnie silne teraz, kiedy mam okazję nagrywać siebie i oglądać potem z perspektywy osoby trzeciej. I nie do końca mi się podoba to, co widzę. W luźnych spodniach tyłek mi lata jak galareta. W krótkich z kolei widać mój celulit. No i gdzie jest ten plus w tym wszystkim? Plus jest taki, że mimo tego wszystkiego moje ciało potrafi się wspinać. Mimo wszystko decyduję się pojawiać w tym miejscu i widzę tam osoby o przeróżnych typach budowy i różnym stanie umięśnienia. I najlepsze jest to, że niektóre turbo wysportowane, wyżyłowane chłopaki miały ogromną trudność w pokonaniu mojego trawersu, a taka piękna dziewczyna z taką wspinała się na tak trudne trasy z ogromną lekkością, że niesamowicie przyjemnie było na nią patrzeć. Także staram się nie przejmować za bardzo i starać się myśleć o sobie z nieco większą życzliwością. A wiecie, co jeszcze pozwala poczuć dumę w procesie? Oglądanie początków i porównywanie formy ze stanem z dziś. Dlatego zapraszam Was teraz na małą kompilację tego, jak to wygląda w naszym przypadku, a my tymczasem zbieramy się na ściankę.
Hejo, chciałam powiedzieć, że tydzień już się kończy, ale to nieprawda, bo jest dopiero środa. Natomiast ten tydzień jest dla mnie bardzo króciutki, bo jutro jest święto i planuję się pojawić u rodziców. Następnie stamtąd jadę prosto do Opalenia, gdzie w ten weekend robimy wraz ze stowarzyszeniem turniej uczniczy. Stąd mam bardzo mało czasu na nagrywanie i na montaż, dlatego wydaje mi się, że już jest końcówka tygodnia. To tak trochę nietypowo, bo już dzisiaj muszę mieć wszystko zmontowane i gotowe do wrzucenia w niedzielę. Dużo pracy. A nie tylko z vlogiem, ale też z samymi przygotowaniami do turnieju. Te przygotowania zaczęły się już dużo wcześniej. Jest to dosyć spore przedsięwzięcie, ale nie ukrywam też, że mamy doświadczenie w tych sprawach. Od momentu powstania stowarzyszenia zorganizowaliśmy już dobrych kilkanaście imprez, ale mimo wszystko za każdym razem jest lekki stresik. Na ten moment gościmy ponad setkę łuczników, także wszystkie elementy muszą być dopracowane do perfekcji. Jako że łucznictwo terenowe jest aktywnością wykonywaną w terenie, a najczęściej w lasach, wiąże się to z uzyskaniem pozwolenia od nadleśnictwa, ale również z lokalnej gminy. Należy też powiadomić okoliczne służby, że impreza o tych rozmiarach będzie miała miejsce w ich rejonie. Musimy się bardzo przygotowywać pod kątem bezpieczeństwa, na przykład zakupiliśmy taką wielką torbę apteczkową i zawsze na miejscu jest minimum jedna osoba z przeszkoleniem medycznym. W zależności od miejsca imprezy też często trzeba organizować to i toje, wyznaczyć miejsca na parking, nawiązać współpracę z lokalnym kołem gospodyń albo cateringiem, ugościć łuczników z rańca, najczęściej podajemy jakieś ciasto, kawę, herbatę, kupić mnóstwo zgrzewek wody, prawdopodobnie w ten weekend będzie bardzo ciepło, a po zejściu z trasy koordynować wydawanie posiłków, tym razem będzie to posiłek klasyczny albo wegetariański. Przy tym wszystkim należy się też zaopatrzyć w drewno, jeśli mamy w zamiarach zrobić ognisko. Musimy zakupić też wszelkie małe elementy jak taśmy BHP, podkładki pod karty z punktami, długopisy, przygotować puchary lub wzór na medale, projekt plakatu, zakupić nagrody lub fanty na losowanie, przygotować formularz do rejestracji łuczników, upewnić się, że mamy aktualny regulamin. No sami widzicie, ile tego jest. A to nawet nie wszystko. Tym razem jednym z dodatkowych zajęć przed turniejem była jego szersza niż w środowisku uczniczym promocja. To było m.in. moje zadanie i polegało na tym, żeby zorientować się w okolicznych mediach i rozeznać się w tematach potencjalnej współpracy. Wyszukałam różne portale informacyjne, lokalne i podesłałam im materiały do publikacji, do kalendarium albo aktualności. Także reklamujemy się i promujemy łucznictwo na maksa. Samą organizacją na miejscu będzie ogrom pracy, ale o tym jak było dowiecie się w następnym vlogu. Tymczasem przypomniało mi się, że jeszcze jedna roślinka czeka na pojawienie się na balkonie. I jest to bazylia. I jest to najzwyklejsza bazylia ze sklepu, ze spożywczaka albo dyskontu, z żadnego ogrodniczego. I jak najbardziej nadaje się ona do ogródka, do folii, na balkon albo na parapet. Tak naprawdę bazylię w domu można mieć okrągły rok. Jest jednak kilka rzeczy, które warto wiedzieć. Najczęściej zdarza się, że te bazylie sklepowe szybko Wam umierają albo wykorzystujecie tylko liście i potem wyrzucacie bryłę korzeniową do śmietnika. Producenci proponują bazylię głównie w tej formie, żebyście ją kupili, wykorzystali i musieli kupić nową. Nie, że węszę tutaj jakiś spisek, chociaż. Główną przyczyną niepowodzeń w utrzymaniu bazylii w domu jest to, że tak naprawdę nic z nią po zakupie nie robimy. A niestety są pewne kroki, które trzeba wykonać. Po pierwsze, zdjąć z niej ten foliowy kondom, ale o tym chyba nie muszę mówić. Po drugie, zobaczcie, jak ona tutaj gęsto rośnie i to w tym przypadku wcale nie jest komplement. Ona się po prostu dusi. Zobaczcie, jak poprzerastana jest bryła korzeniowa. One autentycznie nie mają miejsca na rozwój i wszystkie te roślinki tutaj walczą o składniki odżywcze. Także jeśli chcemy cieszyć się zdrową bazylią, tak żeby mogła nam się rozmnażać, trzeba ją po prostu poprzesadzać w więcej doniczek. Po prostu dać jej miejsce. Bazylia się też wspaniale ukorzenia, dlatego możecie zrobić taki patent, żeby odszukać kolejny węzeł. Widzicie? To jest to miejsce, w którym wyrastają nowe listki. Oskubać je. Uciąć bazylię w tym miejscu, wstawić do wody i ona ukorzeni Wam się w mgnieniu oka. Roślinkę już z dłuższymi korzeniami śmiało możecie ładować do ziemi. Także zadbajcie o swoją bazylię, nie zrażajcie się, spróbujcie może jeszcze raz, a jest to naprawdę przewspaniałe zioło, które można jeść zarówno w potrawach, jak i na surowo. Ja się zajmę teraz swoją, a może Was zostawię z małym przepisem?
Jest dla mnie. Ale z racji tego, że ten pył unosi się. Bez sensu. Producenci proponują. O, mszyca. A nie. Także jeśli chcemy cieszyć się zdrową bazylią, która będzie nam się rozmrażać.